To jest Nikon ZF, ja się nazywam Krzysztof Basel, a wspólnie spędziliśmy w Japonii blisko 3 tygodnie, gdzie intensywnie, codziennie testowałem ten aparat. Podróż do Japonii z Nikonem ZF to była dla mnie trochę taka podróż w przeszłość mojej fotograficznej pasji, a to dlatego, że moje pierwsze aparaty własne, profesjonalne aparaty, jakimi fotografowałem, to były właśnie Nikony, Nikon D70S, D300, D300S. Dopiero potem zacząłem do mnie wpływać przeróżne aparaty różnych marek i dzisiaj korzystam z wielu sprzętów, ale moje początki to był właśnie Nikon. I tak naprawdę to była taka podróż trochę do znanego, trochę do nieznanego, bo w sumie ten aparat nie przypomina żadnego innego aparatu, z jakiego do tej pory korzystałem, mimo że nawiązuje do tradycji. Nikon ZF bezbłędnie udaje aparat retro, aparat tradycyjny na klisze. Będąc w Japonii, przechodziłem wiele sklepów fotograficznych, największych, najbardziej popularnych, 5-6-8 chyba nawet piętrowych. W jednym z nich natrafiłem też na dział, gdzie były aparaty używane i tam sobie trochę przypadkowo wyszukałem takiego Nikona sprzed wielu, wielu lat, który gdzieś tam leżał w jakimś pudle, chyba był w ogóle uszkodzony. I położyłem te dwa aparaty obok siebie, co zresztą teraz widzicie, i sami możecie zobaczyć, jak bardzo te aparaty się od siebie nie różnią. Tak naprawdę, gdyby nie to, że on jest nowiutki, a tamten zniszczony, to trudno by było w ogóle powiedzieć na pierwszy rzut oka, który jest który. Który jest tradycyjny, a który cyfrowy. Moim zdaniem to po prostu najbardziej udany aparat retro, który kiedykolwiek powstał w świecie cyfrowych aparatów. Wygląda po prostu fantastycznie. To, co zrobiło na mnie duże wrażenie, no to właśnie jego wygląd i ergonomia taka klasyczna. Tutaj jak spojrzymy, no to widać, że ten korpus jest naprawdę solidnie wykonany. On nawet bez obiektywu całkiem sporo waży, ale nie waży za wiele. Właśnie o to chodzi, że jest taki, że czuć, że to jest solidny sprzęt, jak przed laty jest wykonany z tworzyw sztucznych. Tutaj z przodu pokryty taką gumą, która imituje właśnie skórę. Bardzo fajnie estetycznie to wygląda. Podobnie z tyłu, kiedy mamy zamknięty ekran, też widać, że jest to praktycznie aparat niemalże tradycyjny. Tutaj, jak widzicie, mamy takie mosiężne pokrętła, które są bardzo solidnie wykonane. Czuć, że to dobrze chodzi. I te pokrętła z czasem zapewne będą się ocierać, będą troszeczkę zmieniać swój styl, swój charakter, podobnie jak to się dzieje po prostu w starych aparatach, dzięki czemu Nikon ZF nabierze takiego retro charakteru, unikalnego stylu. Te tarcze ładnie wyglądają, ale one mają też bardzo ważne zadanie, mianowicie nimi właśnie steruje się podstawowymi parametrami tego aparatu, takimi jak czułość ISO czy czas naświetlania. Mamy też taką tarczę tutaj z przodu, mamy też taką tarczę tutaj z tyłu. Nie mamy joysticka niestety, to jest myślę duży minus tego aparatu, ale z drugiej strony te pola AF można zmieniać tym wybierakiem. Działa to naprawdę spoko, mi to nie przeszkadzało. Zwróćcie uwagę jeszcze na jeden mały bajer w tym aparacie. Otóż tutaj o, mamy taki malutki wyświetlacz, który pokazuje nam wartość przysłony. To jest coś, co fantastycznie nawiązuje właśnie do starych aparatów, ale jest też praktycznym rozwiązaniem. A to dlatego, że no nie zawsze tą wartość przysłony tutaj widać, szczególnie jeśli mamy zamknięty ekran. No i na przykład fotografując w ten sposób gdzieś z biodra, nie, albo w jakiś inny sposób, fajniej widzieć, jaki jest ten parametr. W ten sposób mamy te trzy najważniejsze parametry widoczne z góry. Co do wartości przysłony, ją się standardowo zmienia tym pokrętłem z przodu. No, nie ma za wielu obiektywów Nikona, które mają taką tarczę, pierścień zmiany przysłony i to niestety jest też minus tego systemu, ale o tym za chwilę, no chyba że mówimy o starych obiektywach. Poza tym ten aparat naprawdę fajnie leży w dłoni.
z małym obiektywem. Z takim obiektywem, który nie ciąży do przodu, który jest lekki, kompaktowy. Wtedy brak tego dużego gripa z przodu naprawdę nie przeszkadza. On jest po prostu taki charakter, ma ten aparat. Takim obiektywem zdecydowanie nie jest 35-1.8, którą obecnie mam podpiętą. Jak widzicie, no, ten obiektyw jest po prostu bardzo mocno wystający do przodu, przez co zmienia się charakter, środek ciężkości tego sprzętu i po prostu ten aparat dosyć mocno ciąży mi do przodu. I to nie jest komfortowe. To nie jest zestaw, w którym ja lubiłem podróżować po Tokio czy Kyoto, cały dzień mając go gdzieś tam w torbie czy na szyi. On jest za ciężki i niewygodny do fotografowania, chociaż pod względem jakości fantastyczny. Dużo lepiej sprawdziła mi się 40 F2.0, która jest malutka, która jest leciutka. Optycznie jest spoko, nie jest to jakiś cud świata, ale jest naprawdę, naprawdę spoko. Tutaj moim zdaniem jest wyborem numer 1 i z tym obiektywem ten zestaw sprawdził się naprawdę dobrze. Wizjer w tym aparacie jest naprawdę dobry, jest to ta sama konstrukcja, którą znajdziemy w Z6 Mark II, czyli wizjer o rozdzielczości 3,6 miliona punktów w przybliżeniu 0,8. Komfort pracy przez wizjer jest bardzo dobry, to jest jasny wizjer, który nie smuży, który nie ma opóźnień. Do tego mamy odchylany ekran o przekątnej 3,2 cala, zatem więcej niż w większości aparatów tego typu. On ma rozdzielczość 2,1 miliona punktów, więc też jest to ta sama konstrukcja, którą zastosowano w Z6 Mark II, w Z7 Mark II chyba też. Tyle, że mamy tutaj ten ekran w formie obracanej, odchylanej, no oczywiście dotykowej. Co ciekawe, jest to pierwszy bezlusterkowiec pełnoklatkowy tego producenta, który ma właśnie takie mocowanie ekranu, więc jest to dosyć ciekawe, że mamy tutaj retroaparat, który w zasadzie jest najbardziej przyjazny na przykład vlogerom. Skoro mówimy jeszcze o konstrukcji, no to warto też wspomnieć, że tutaj w środku mamy baterię, w zasadzie to akumulator, dokładnie taki sam jak we wszystkich współczesnych Nikonach, EN-EL15C. Ten akumulator starcza na wykonanie spokojnie 400-500 zdjęć. Nie jest to dużo, ale z drugiej strony też no, takie są Nikony, to i tak jest więcej niż na przykład w Z8 czy Z9. Warto wspomnieć o tym, co jest w tej komorze, a to jest dosyć newralgiczny punkt tego aparatu. Mianowicie mamy tutaj dwa sloty na karty pamięci, no i to są ciekawe rozwiązanie, ponieważ jak widzicie mamy tu kartę SD, ale tutaj obok jest też slot na karty microSD. Nie karty SD, tylko microSD. Jest to rozwiązanie, które naprawdę jest niespotykane w zbyt dużej liczbie aparatów. Szczerze mówiąc, nie przypominam sobie współczesnego aparatu, który by miał takie rozwiązanie. Zajrzyjmy teraz do środka tego aparatu. Ja jak patrzyłem w specyfikację na początku, no to wydawało mi się, że to jest w zasadzie Z6 Mark II, tylko w retrobudowie. Podobnie jak ZFC, to taki Z50 po prostu w nowych retroszatach. Ale okazuje się, że to jest nieprawda. Z Nikon ZF to jest coś więcej i mam wrażenie, że troszeczkę też nam pokazuje taki przedsmak tego, czym może być Z6 Mark III. Matryca w tym aparacie jest identyczna jak Z6 Mark II. Jest to pełnoklatkowy sensor BSiCMOS o rozdzielczości 24,5 megapiksela. Co do jakości zdjęć, jest ona po prostu fantastyczna. Jeśli znacie to, co potrafi Z6 dwójka, no to ten aparat dokładnie to samo potrafi. Fotografie, które wykonywałem w Japonii, mam wrażenie, że mają bardzo fajny charakter, piękne kolory, fajną plastykę. Mają w sobie to coś. No, Nikon jest tym... gdzieś tam pomiędzy właśnie mam wrażenie tym Canonem, który ma takie cieplejsze powiedzmy kolory, szczególnie chodzi o skórę, a gdzieś tą Sony, który jest mam wrażenie trochę zimniejszy, taki bardziej oschły. Nikon jest mam wrażenie właśnie gdzieś tam po środku i to jest bardzo zbalansowany kolor. Oczywiście można tutaj mówić, że RAWy, potem postprodukcja nie ma to znaczenia. Moim zdaniem to znaczenie ma, szczególnie w czasach, kiedy się śpieszymy. I kiedy na przykład w podróży chcemy korzystać z plików JPEG, nie musimy się martwić o szumy, które w zasadzie są niezauważalne do ISO 3200, 6400, nawet jak pojawiają się, to, no to one mają ładny charakter, nie jest ten szum taki drastyczny, taki ciężki do zniesienia, nawet może całkiem fajnie to wygląda, także detale tutaj są na wysokim poziomie, no jest to po prostu nowoczesna matryca, więc wszystkie współczesne aparaty mniej więcej trzymają bardzo wysoki poziom, te niuanse są minimalne.
To co cieszy, to fakt, że ze zdjęć też można sporo wyciągnąć postprodukcji, jeśli na przykład nie doświetlimy jakąś klatkę, no to sporo tych cieni można wyciągnąć, te zdjęcia są plastyczne i po prostu proste w postprodukcji. Moją ulubioną funkcją w tym aparacie, ku mojemu zdziwieniu, jest właśnie tryb black and white, czyli tryb robienia zdjęć czarno-białych. Popatrzcie, tutaj mamy przełącznik trzech trybów. Mamy tryb foto, wideo i właśnie black and white, który pozwala nam aktywować zdjęcia czarno-białe. Te zdjęcia czarno-białe są zapisywane w formacie JPEG. Możemy sobie też zapisać RAW-a w kolorze. Jeśli wczytamy później te zdjęcia w Lightroomie, to tam jest taka opcja, żeby podgląd tych RAW-ów był także w czerni i bieli. Natomiast generalnie raczej jest to stworzone, z tego co rozumiem, do pracy z JPEG-ami, co szczerze mówiąc mi prywatnie zupełnie nie przeszkadza. Jeśli ktoś naprawdę bardzo poważnie podchodzi na przykład do portretów czarno-białych, to i tak zapewne ma swoje jakieś ustawienia w Lightroomie i będzie preferował obrobić to zdjęcie właśnie na pliku RAW. Natomiast te pliki JPEG, które ten aparat generuje, są przepiękne. W wielu miejscach dzięki temu, że ten tryb był tak łatwo dostępny, jeden klik po prostu i włączałem sobie tryb czarno-biały, drugi klik i włączałem sobie tryb kolorowy. Czarno-biały obraz pojawiał się na wizjerze, także na wyświetlaczu, więc miałem od razu podgląd tego, jak ta klatka by wyglądała w czerni i bieli, dzięki czemu mogłem inaczej spojrzeć na świat, szukać bardziej właśnie jakichś kontrastów i linii, może inaczej naświetlić też to zdjęcie, żeby było ciemniejsze albo jaśniejsze. Też plastyka tych już obrobionych zdjęć JPEG naprawdę jest bardzo fajna. Autofokus w tym aparacie działa naprawdę dobrze, on po prostu daje radę. Wydaje mi się, że on nie jest aż tak dobry jak w topowych aparatach Sony czy nawet właśnie Canon. Natomiast mam też wrażenie, no nie mogłem tego porównać jeden do jednego, ale tak na oko mam wrażenie, że radzi sobie lepiej niż Z6, dwójka po tych wszystkich aktualizacjach nawet. Jest pewniejszy, szybciej wykrywa oko, twarz, naprawdę dobrze się tego trzyma. Nie jest oparty na sztucznej inteligencji, więc tutaj jeśli gdzieś tam człowiek się obróci, schowa, to aż tak dobrze sobie z tym nie radzi, ale naprawdę do takich zdjęć podróżniczych, portretowych, gdzie nie ma super szybkiego ruchu, to nie ma się w ogóle nad czym tutaj zastanawiać. Ten autofokus sobie po prostu poradzi. Ubolewam, że w czasie testów nie mogłem tutaj podpiąć jakiegoś starego manualnego szkła Nikon, nie tylko dlatego, że dają piękny obrazek, ale także dlatego, że ten aparat umożliwia wykrywanie oka bądź twarzy także w trybie manualnym, także kiedy podepniemy właśnie takie stare szkła. No on oczywiście nie ostrzy na ten punkt, ale kiedy już znajdzie oko, to może automatycznie nam przybliżyć na to oko i wtedy sobie manualnie ostrzymy. Nikon tutaj podaje, że ten aparat potrafi ustawiać ostrość niemalże w ciemnościach, bo kiedy mamy warunki do minus 10 EV, w trybie foto, w wideo nie mówi jak to jest, więc jest to ewidentnie gorzej, ale w trybie foto rzeczywiście radzi sobie fantastycznie. No i druga rzecz, która też robi wrażenie, no to system stabilizacji tej tutaj pięknej matrycy. Jak podaje Nikon, jej skuteczność to 8 EV, co oznacza, że jest nawet lepsza niż w Nikonie Z8 czy Z9. To jest ciekawe i myślę, że to też właśnie zapowiedź już tych nowości, które być może w tym roku też Nikon pokaże. Pewnie w Z6 Mark III też taki system stabilizacji tak dobry będzie. Ja tutaj tego jakoś bardzo nie testowałem, ale tak na pierwszy rzut oka widać, że ta stabilizacja jest całkiem niezła. Myślę, że lepiej sobie radzi w trybie foto niż wideo, ale no generalnie można powiedzieć, że jest to prawdopodobnie najlepszy system stabilizacji Nikon w cyfrowych aparatach i stworzył. Nikon ZF, wbrew pozorom jak wygląda, ma też naprawdę wiele do zaoferowania, jeśli chodzi o tryb wideo. Ten tryb wideo jest bardzo zbliżony do tego, co oferuje Z6 Mark II, ale na przykład mamy tutaj 4K 60, 30, wszystkie te rozdzielczości, Full HD 120, wszystkie te rozdzielczości możemy nagrywać wewnętrznie na karcie SD. I on nie potrzebujemy tutaj rejestratora, żeby nagrać na przykład w N-Logu 10-bitowym w 422, więc to jest naprawdę już krok w dobrą stronę. No i tak patrząc na jakość tego obrazu, widać, że
Zresztą potwierdza to specyfikacja, że w 4K 30 klatek na sekundę i niżej mamy oversampling z 6K. Ten obraz jest bez kropa, jest bardzo szczegółowy, bardzo ładny. Na N-Logu też dosyć komfortowo się ten obrazek obrabia. Jeśli chcemy 4K 60 klatek na sekundę, no to niestety mamy już tutaj mocny krop, to jest Nikon to nazywa trybem DX, czyli APS-C, czyli po prostu mamy krop 1.5, więc obraz jest mocno przybliżony. No i też właśnie nie mamy oversamplingu, więc widać, że ten obrazek jest taki trochę bardziej już rozmyty, taki mniej wyraźny. Do jakichś przebitek, na przykład w vlogu podróżniczym, jakiegoś birola, to spokojnie na chwilę wystarczy. No ale nie jest to ten sam poziom, co na przykład w Nikonie w Canonie R6 Mark II, który w 4K 60 ma oversampling we wszystkich trybach i nie ma kropa. Aparat się nie grzeje, tutaj spokojnie te 100-120 minut w 4K możemy nim nagrać, więc jest to naprawdę dobry wynik. Nie zabraknie tutaj także wielu filmowych funkcji naprawdę zaawansowanych, jak chociażby focus peaking, mamy też czerwoną ramkę, kiedy obraz jest nagrywany, co pozwala nam na przykład samego siebie nagrywać i mieć pewność, że to się nagrywa. Mamy kody czasowe, mamy też wiele możliwości ustawienia dźwięku, no naprawdę jest tutaj sporo tego, więc myślę, że osoby, które właśnie chcą wykorzystywać ten aparat do takich celów YouTube'owych, jakichś vlogowych, podróżniczych, no nie mają się czego obawiać, jeśli chodzi o sam korpus przynajmniej. Moje wrażenia po prawie 3 tygodniach spędzonych z tym aparatem są fantastyczne. Ja go po prostu uwielbiam i chętnie bym ten aparat miał po prostu prywatnie. Gdybym był Nikonowcem, gdybym miał Z6, Z8, to z całą pewnością ZF-a bym kupił jako taki właśnie drugi aparat, czy aparat podróżniczy, lifestyle'owy w takim zastosowaniu, czy streetowy właśnie. W tych zastosowaniach Nikon ZF sprawdzi się bardzo dobrze. Ja miałem ogromną przyjemność fotografowania nim. Czułem się właśnie, jakbym mógł się troszeczkę zatrzymać, nie musiałem robić tylu zdjęć. Miałem coś takiego, jak miałem kiedyś aparaty Leica pierwsze. Czułem, że muszę się bardziej skupić na kadrowaniu, na świetle, na emocjach ludzkich. Ten aparat wywołuje podobne odczucia. Sprawia, że chcemy się po prostu bardziej skupić na tym, co robimy, bardziej celebrować fotografię. No i właśnie to jest najfajniejsze w tym sprzęcie. Oprócz tego, że też super wygląda i daje kapitalną jakość zdjęć. Bardzo polubiłem tryb black and white i to wszystko sprawia, że naprawdę tym sprzętem się świetnie fotografuje. Ale myślę, że największym minusem jak na razie tego sprzętu, jaki zauważyłem, jest system obiektywów. W Nikonie jest tych obiektywów sporo, one są bardzo dobre w większości, ale ten korpus jest wyjątkowy. On potrzebuje malutkich, cieniutkich, leciutkich obiektywów, na przykład f1.8, f2.0. No a tych w tym systemie nie ma za wielu. Tak naprawdę mamy 40, która rewelacyjnie się sprawdza na długie spacery, całodniowe wycieczki. Mamy 28, która jest szersza, wygląda podobnie. Oba te obiektywy są dostępne też w wersjach retro z pierścieniem. Też są tanie, więc to jest ich duża zaleta. Jest też nowa 26, bardzo mała i fajna. No i to w zasadzie byłby na tyle z takich szkieł pełnoklatkowych. No oczywiście możemy się też rozszerzyć na producentów innych marek, ale tam też takich małych szkieł nie ma za wiele, no chyba, że chcemy coś manualnego. No jeśli taka 40 czy 28 Wam nie wystarczy, jeśli chcecie naprawdę się tutaj delektować wyborami różnych obiektywów, jak to na przykład mamy w systemie Fujifilm, no to niestety tutaj w Nikonie tego nie znajdziemy. Myślę, że 10-11 tysięcy to adekwatna cena do jego możliwości. On kosztuje tyle co Z6 Mark II w dniu premiery, a oferuje więcej. Z drugiej strony nie ma zbytnio konkurencji. Na przykład taka Leica, też pełnoklatkowa, też retro, kosztuje dużo więcej. A tak naprawdę też większość aparatów Fujifilm tej półki kosztuje bardzo podobne pieniądze. Jeśli wiecie, na co się piszecie, to będziecie z tego sprzętu na pewno zadowoleni. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał do końca. Dajcie nam lajka, zasubskrybujcie, podzielcie się tym materiałem, abyśmy mogli robić więcej takich recenzji. Zapraszamy na nasze profile w social mediach, zapraszamy też do sklepów w Warszawie oraz we Wrocławiu, gdzie ten aparat jest dostępny. Można przyjść, można go sobie chwycić w dłonie, zobaczyć, przetestować i zdecydować, czy jest to dobry wybór dla nas. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie tego aparatu, dawajcie znać w komentarzach. I cóż, dzięki, do zobaczenia do następnego materiału, cześć!